Cześć! Zapraszam do oglądania filmu, w którym chciałbym Wam przedstawić najstarszego pływaka na świecie, jakim jest George Koronas. 99-letni australijski pływak pobił rekord świata dla swojej grupy wiekowej na 50 metrów strefem dowolnym. George Koronas uzyskał czas 56 sekund i 12 setnych, tym samym uzyskując lepszy wynik od poprzedniego rekordu świata z 2014 roku o 35 setnych dla grupy wiekowej od 100 do 104 lat. Pływak miał możliwość ustanowienia rekordu, ponieważ w kwietniu skończył 100 lat. W wywiadzie mówił, że był zaskoczony, że tak duża liczba osób go dopingowała i biła brawo, a impreza była zorganizowana tylko dla niego. Pan Koronas powiedział, że w młodości był zapalonym pływakiem, ale dopiero zaczął pływać w wieku 80 lat. Moim zdaniem jest to wielki wyczyn i jest doskonałą odpowiedzią na pytania, które zadaje mnóstwo dorosłych osób. Czy jeszcze nie jest za późno na naukę pływania? Pływanie jest dla każdego i jak widać możemy się nim cieszyć do końca życia. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego pływania. Cześć!